Co ciekawe, plantacja herbaty kojarzy nam się raczej z krajami ciepłymi, z Ceylonem, Indiami, z Japonią, lecz nie z Europą. Lecz w Europie, przynajmniej w geografii określane jako geograficzna Europa, znajdują się plantacje herbaty, a dokładnie w Portugalii, na wyspach São Miguel, na archipelagu Azorów w Mikronezji. Oczywiście znajduje się to około 1500 km od tej kontynentalnej Europy, lecz ze względów geograficznych jest to nadal Europa. Od 1878 roku są tam plantacje. W tej chwili jest ich dwie przetwórnie herbaty. W szczytowym momencie było to 14, więc można stwierdzić, że w Europie również mamy plantacje herbaty. Nie musimy ich sprowadzać poza Europę. Również Europa produkuje swoją własną herbatę, choćby to było 1500 kilometrów od tej naszej kontynentalnej Europy.